myślę, że właśnie w podróżowaniu ważny jest minimalizm, szczególnie jeśli podróżujemy samolotem, ponieważ rzeczywiście ten bagaż jest ograniczony, zazwyczaj jest to 20 kilo i w tej walizce musimy zmieścić te nasze bagaże. Protekcja przed słońcem to pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać u dzieci, zwłaszcza z tego powodu, że ich skóra jest dużo bardziej wrażliwa niż nasza. Także absolutnie nie ma możliwości, aby poruszać się z dzieckiem na słońcu bez jakiejkolwiek ochrony z użyciem filtrów. Wakacje to jest wyjście ze schematu, to jest obalenie wszystkich reguł, to jest czas, w którym wszyscy luzujemy. My luzujemy, dzieci luzują i reguły się luzują. I nagle okazuje się, że ta puszczona kontrola powoduje, że dzieci zaczynają robić różne ryzykowne rzeczy, że są narażone właśnie na różne sytuacje. I warto o tym pogadać, jakie są zasady, kiedy wyjeżdżamy, tak żeby dzieci wiedziały, co w takiej sytuacji zagrażającej, kryzysowej mają zrobić. Rzeczą, z którą często się spotykamy właśnie na kąpieliskach, jest brak należytej opieki nad dziećmi. My, ratownicy, często zauważamy sytuacje, kiedy to dzieci chodzą bez tej opieki oraz często gubią się rodzicom, a pamiętajmy, że za brak sprawowania należytej opieki nad dziećmi policja może nałożyć mandat. Aby uchronić dziecko przed niebezpieczeństwami w internecie, rodzic powinien od najwcześniejszych lat dzieciństwa dziecka starać się budować taką bliską relację opartą na zaufaniu. Dlaczego? Dlatego, że potem dzięki takiej relacji, jeżeli dziecko wpadnie w jakieś internetowe kłopoty, może oczywiście nie tylko w internetowe, ale na tym się teraz skupiamy, mamy większą pewność, że ono się do nas zwróci o pomoc.